Nazywam się Sebastian Kocharski, a to jest jeden z moich projektów, robot inspirowany filmem Transformers. Jest to jeden z moich pierwszych projektów i jest to tak naprawdę mój ulubieniec. Zostało do niego użytych dużo części samochodów. Fajnymi elementami są na przykład elementy skrzyni biegów, które wizualnie wyglądają świetnie. Mamy też elementy amortyzatory składa, tak? Elementy blacharskie, karoserii. Tu jest taka historia z tymi elementami, to są wahacze. Zrobiłem mu prawą rękę, potem miałem problem ze znalezieniem tych części, tak, na drugą rękę, żeby to jakoś wyglądało symetrycznie. Mamy też elementy z pieca gazowego, z szafek, siłowniki z szafek, zostały jak te akurat zostały przykręcone. Większość elementów jest przyspawanych, chociaż wolę też czasem poskręcać. Wtedy ten robot jest bardziej taki elastyczny i mniej narażony na jakieś pęknięcia gdzieś tych spawów. Mamy też elementy, to są takie elementy stokarki z przeciona, takie przytrzymujące materiał podczas toczenia. Elementy krzeseł biurowych. Tu mamy takie zamontowane, były te kółeczka, tak, to są takie krzesła biurowe, one zostały przyspawane tutaj. Największym jakby problemem w budowie takiego robota jest utrzymanie jego równowagi, aby on był w miarę stabilny, tak? Trzeba cały czas nad tym podczas budowy pracować, aby on był ciężki gdzieś tam, żeby się nie przewrócił, tak? Come on, die, yeah, yippee, yippee.